czy to mnie zapytał srebrzynka, która nie mogła już opanować płaczu. Masz rację, dziecko, płyniemy. Śledzie zawołały wszystkie ryby. W umówionym miejscu sprawnie rozdzieliły zadania. Szproty miały przeszukiwać brzeg, bo były najmniejsze. Dorsze sprawdzały okolice głębinki i kaczy winkel. Przygoda w Zatoce Puckiej to autorski projekt Szkoły Podstawowej imienia Mariusza Zaremskiego w Pucku. Tak, prawdę mówiąc, pomysł, jak wiele ciekawych pomysłów, wziął się po prostu z życia. Jakby realizując taką szkolną tradycję morską, odpowiedzieliśmy na taki pomysł, żeby napisać właśnie książeczkę z udziałem dzieci. To na pewno za sprawą patrona Mariusza Zaremskiego, który jest sławnym polskim żeglarzem, ale również z pewnością z powodu lokalizacji naszego miasta położonego nad Zatoką Pucką. O czym jest ta książka? O Belonie to wiemy. Tak, historyjka opowiada o przygodzie sympatycznej rybki, Belonki, która tak naprawdę do wód Zatoki Puckiej przypływa na bardzo krótki czas. To jest czas 3-4 tygodni. Rybka przypływa tutaj aż z oceanu i my wykorzystaliśmy właśnie te podróże tej rybki, żeby określić to, że przypływa tutaj na wakacje. W związku z tym promujemy również nasze miasto jako ciekawe miejsce do spędzenia wakacyjnego czasu. Sama idea książki to połączenie zabawy z nauką. Oczywiście, że tak. To jest chyba najlepszy sposób, żeby nauczyć dzieci takiego kreatywnego myślenia, jakiegoś poszukiwania wiedzy i nowych doświadczeń. Książeczka rzeczywiście adresowana jest do dzieci. Fabuła jest zupełnie fikcyjna, ale wiele zawartych w treści wątków nawiązuje do faktów. Na przykład kaszubskie imię Flądry. Nie wiem, czy dzieci wiedzą, że to bandka. Również zostały tutaj zawarte elementy legendy o herbie Pucka, a także myślę, że po raz pierwszy w literaturze pojawił się wątek hejnału miasta. Szybko jednak zorientowały się, że Belonna nie wróciła. Mimo pogarszających się wyratunku postanowiły jej szukać. Jestem Milena. Jestem Kacper. Nazywam się Igor. Nazywam się Wojtek. Milena, powiedz, dlaczego podoba Ci się książka Przygoda w Zatoce Puckiej? Bo jest bardzo dużo przygód Belonki. Bo jest ciekawa i opowiada o przygodach. Bo ma bardzo dużo ciekawych obrazków narysowanych przez dzieci i opowiada o wszystkich rybach w Zatoce Puckiej. Bo są tam prace wykonane przez dzieci, które są bardzo kolorowe.